Poradnik kulinarny, tematem filetowanie ryb. Trudny temat, ale postaram Wam się w prosty sposób pokazać, jak wyfiletować rybę na przykładzie dorsza. Jeżeli mamy dorsza albo jakąkolwiek rybę z głową, odcinamy głowę, natomiast tutaj musimy odciąć płetwy. Pamiętamy o tym, że noże muszą być bardzo ostre i musimy mieć małe noże, które służą nam do filetowania. Odcinamy najpierw górny filet, nacinając bardzo delikatnie mięso. Odcinamy górny filet, bardzo delikatnie. Następnie nożem do filetowania podcinamy i pogłębiamy nasze nacięcie. Układamy rybę. To samo robimy z drugiej strony. Wkładamy nóż i teraz jednym ruchem po kręgosłupie jedziemy do płetw. Proszę bardzo. Obcinamy teraz wszystko dokładnie. Rybacy wręcz odrywają filet. Natomiast my możemy to zrobić bardzo powolutku i odciąć nożem. Takim cienkim. Odcinamy to, co wszystko jest niepotrzebne. I to jest jakby pierwszy etap, ponieważ mamy płat dorsza, a nie filet. Musimy go potem jeszcze oczyścić. I tak samo postępujemy z drugą stroną. Nacinamy wzdłuż. Czujemy taki moment, że już możemy wsadzić tutaj nóż. I również jednym ruchem odcinamy płat. To, co powiedziałem, można również bez żadnego problemu rozerwać, tak? I mamy dwa piękne płaty, które należy potem jeszcze oczyścić. Przygotowujemy teraz filety. Odcinamy wszystko, co nam jest niepotrzebne. Sprawdzamy. Zobaczcie, jaki piękny filet. I tak samo postępujemy z drugim filetem. Wszystkie twarde elementy muszą być odcięte. Pozostaje teraz jeszcze sprawdzić, wyciągnąć ości. Jeżeli mamy dorsza, to nawet możemy podzielić go i odciąć polędwicę. Tak przygotowane filety nadają się już do obróbki termicznej. Sprawdzamy jeszcze, czy tylko wyciągnięte są wszystkie ości. Jeżeli nie, wyciągamy, oczyszczamy rybę i możemy przygotowywać je do smażenia, gotowania, pieczenia. Natomiast to, co nam zostało, wykorzystujemy do zupy rybnej.